Kraków, dawna stolica Polski. Miasto, w którym przeszłość i teraźniejszość podają sobie ręce. Każda cegla tego miasta, każdy kamień ma swoją historię. Przed 500 laty przybył z Norymbergi do tego miasta młody snycerz, widz dworz. Otwarły się przed nim gościnne bramy grodu. Podziwiał stworz obronność i piękno miasta, najsławniejszego z Polski całej. Architekci średniowiecza pozostawili trwałą pamiątkę swego talentu. Smukłe wieże, strzeliste pinakle, pięknie rzeźbione zworniki. Ze sklepień i stropów wawelskich komnat patrzyła na stworza przeszłość narodowa, zaklęta w kamień dłutem rzeźbiarza. Patrząc na kamiennych świadków dawnej chwały, podziwiał stworz twórczość starych mistrzów, wzbogacał swoją wiedzę i doświadczenie, przygotowując się do stworzenia dzieła, którym hojnie za serdeczne przyjęcie gościnnemu miastu zapłacił. W 1477 zamówiła Rada Miasta Krakowa u mistrza stworza ołtarz dla ozdobienia mariackiej świątyni. W rzetelnym trudzie i wysiłku rodziła się w snycerskiej pracowni wizja artystyczna przyszłego ołtarza. Włożył w to dzieło widz stworz swój wielki talent, ukochanie życia we wszystkich jego przejawach, tworząc ogromne, ponad ludzkiej wielkości figury, wycięte z pni 500-letnich lip, przywiezionych z niepolomickiej puszczy. Dworz był mistrzem obserwacji. Studiował z niespotykaną na owe czasy dokładnością budowę ludzkiego ciała. W postaciach bohaterów ewangelicznej opowieści ukazywał żywych, prawdziwych ludzi. W sztukę późnego gotyku wniósł pierwsze tchnienia nowego kierunku – odrodzenia.
prowadzone pewną ręką snycerza, wniknęły głęboko w drewno pnia, wycinając bogate fałdy szat, nadając postaciom zamierzony wyraz i gest. Wiadomo, co bardziej podziwiać w dziele mistrza Stwosza. Rozmach artystycznego zamierzenia, czy dokładność odtwarzanych szczegółów. Talent obserwacji sprawił, iż każdy fragment postaci posiada swój indywidualny charakter. Wiele lat powstawał w krakowskiej prawni Stwosza wspaniały ołtarz mariacki. Liczna rzesza uczniów i pomocników pracowała nad nim pod kierunkiem mistrza. W snycerskim warsztacie wychował Stwosz nowe pokolenie artystów, które dziełami swymi wzbogacić miało sztukę polską. W salach Zamku Wawelskiego na wystawie rzeźby ołtarza ukazuje się nam ogrom pracy artysty. Troskliwą opieką otoczyła dzieło mistrza władza ludowa. Nowym złoceniem zalśniły szaty wielkich figur. Zniknęły szczerby, pęknięcia, złamania. Ukazały się wspaniałe, oryginalne barwy stwoszowskiej polichromii. W dziele Stwosza jak w zwierciadle odbija się życie jagiellońskiego Krakowa. Figurki zdobiące luk szafy ołtarza to portrety ludzi spotykanych na ulicach krakowskiego grodu. Postacie wędrownych rybałtów, mieszczan, uczonych magistrów, kupców z dalekich stron przekazał nam Stwosz poprzez wieki z dokładnością naukowego badacza i pasją artysty. Płaskorzeźby skrzydeł ołtarza przedstawiające sceny z Ewangelii to obraz ówczesnego świata. Położony na skrzyżowaniu najważniejszych dróg handlowych Kraków często gościł w swych murach przybyszów z obcych stron.
Przywozili oni skarby śródziemnomorskich wysp, zadziwiali odmiennością strojów, obyczajów, kolorem skóry. Elementy dziwnego, obcego świata łączą się w dziele stworza z ukochaniem i znajomością polskiej ziemi. Po naszych fiolkach i ostach polnych wędrują buty murzyńskiego króla, a on sam przypomina ludowego artystę z jarmarcznej szopki. W scenie Narodzenie Marii ukazał stworz życie zamożnego krakowskiego mieszczaństwa. Nacechowane słodyczą i powagą oblicze świętej Anny to portret mieszczki, jednej z tych, które obserwował stwórz oczyma artysty w cieniu sukiennic, w kościelnej kruchcie, czy też we wnętrzu patrycjuszowskiego domu. Precyzją i miłością odtwarzał artysta szczegóły domowego życia. Ołtarz mariacki, wielkie dzieło sztuki religijnej, jest dla nas źródłem wiedzy o średniowiecznej Polsce. Obok bezimiennego tłumu współczesnych mu ludzi uwiecznił stwórz historyczne postacie swej epoki. Oto pisarz miejski Heidegger i nauczyciel dzieci królewskich Kalimach Buonacorsi wiodą poważną dysputę w gronie uczonych i filozofów. Poczesne miejsce zajmuje tu kanclerz Zbigniew Oleśnicki, protektor artysty. W płaskorzeźbie Pojmanie przedstawia stwórz inny świat. Postacie otaczających Chrystusa się paczy żywo przypominają pachołków z miejskiego ratusza. Twarze sług miejskich zniekształciły choroby i nędza. Te oblicza napiętnowane znamieniem wszystkich plag średniowiecza przypominają o czasach moru, głodu, zarazy. Kroniki dawnych lat są opowieściami o czynach królów i bojowników. W płaskorzeźbie Boże Narodzenie ukazuje stwórz lud wiejski, o którym milczą uczeni kronikarze.
Polska XV wieku była krajem nielicznych grodów i rozległych pól i lasów. Nawet drobne szczegóły życia rolników i pasterzy nie uszły uwagi Wita Stwosza. Po kilkuset latach patrzymy ze wzruszeniem na wiernie odtworzoną pasterską studnię. W płaskorzeźbie Chrystus w otchłani przedstawia Stwosz wierzenia średniowiecza. Ludowa wyobraźnia stworzyła postacie maszkar i demonów. Tak wyobrażali sobie współcześni duchy zła i ciemności, zaludniając nimi świat średniowiecznej legendy. Ręce konserwatorów przywróciły dziełu Stwosza jego dawną klasę. Średniowieczny płatnerz wykuł te zbroje w swym warsztacie. W pracowni współczesnego artysty konserwatora odzyskały swój dawny blask i świetność. Postacie Stwosza stały się źródłem natchnienia dla młodych plastyków. Ambicją artystów jest kontynuowanie wielkich, realistycznych tradycji sztuki polskiej dla odtworzenia prawdziwego obrazu naszych czasów. Dzieło Wita Stwosza jest dziś własnością narodu. Przed wspaniałym pomnikiem sztuki średniowiecza stoją ze wzruszeniem chłopi, robotnicy, młodzież. Dzieło mistrza wzrusza, uczy i zobowiązuje do coraz większego wysiłku w tworzeniu nowej, socjalistycznej kultury naszego narodu.